Przed do nas chłopak, który w piłkę gra. Och, jak on gra. Zachwyca się nim dzisiaj cała Polska i Hiszpania. Ej, odi, 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 Sanchez. Uuu, uuu. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Hello, hello, hello. Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom. Piotr Dziewisz z tej strony, sam dzisiaj, samotny żeglarz. Mam nadzieję, że nie samotny, bo ma naszym być gościem dzisiaj postać niezwykła. Mój kolega z Londynu, z Górniaka, Sosen, ale nie wiem, jeszcze go nie widać. Wyciągnąłem właśnie teraz peryskop, no i nic, jeszcze nie widzę. W każdym razie jestem dzisiaj bez Maćka, bo Maciek, no, byliśmy dzisiaj w porcie i gdzieś zaginął po miejscowych tawernach, szukając pięknych kobiet. No cóż, tak bywa z Maćkiem często. Taka jest nasza marynarska, że tak powiem, no, dola. O, czym, tak, właśnie widzę, o. Jest już Łukasz na horyzoncie. Już go widzę. Już pomagam mu wsiąść. Halo, Łukasz, jesteś? Jestem. Witam Państwa serdecznie. Cześć, Piotrze. A, witam Ciebie serdecznie. Masz tutaj coś ciepłego, się napij. Trochę rumu, trochę grogu. Co wolisz? Niech to będzie herbata z cytryną i z jabłkami. Dobra. Już zaraz zrobimy. No, co słychać? Dawno Ciebie nie słyszałem. Powiedz, co tam słychać, jeśli chodzi o Londyn i o przygotowania Londyńczyków do Mundialu. Jak to wygląda? Czy Anglia żyje tymi mistrzostwami świata? No, sam dobrze wiesz, bo byłeś tutaj dość długi czas, więc na każdych pubach już ozdobione po Remember Sunday, teraz już tylko puby kibicujące, czyli piosenki cały czas śpiewane, It's Coming Home i na wszystkich pubach flagi, które pokazują, że wszyscy supportują Anglię. Ja serduszkiem jestem za naszymi Polakami, no i cieszę się, że dzisiaj śmigłowce F-16 odprowadziły naszą reprezentację do Kataru. No, w Anglii jest już pełna euforia. Wszystkie sklepy, wszystkie piżamy, wszystkie, co byś nie chciał kupić, kupisz od Bobby Charltona poprzez Bobby'ego Moore'a i innych do tych gwiazd współczesnych, czyli Saki czy Marcusa Rashforda, więc Harry'ego Kane'a. Więc no, wiesz, jak to jest w Anglii. Piłka nożna jest sportem narodowym, no i myślę, że oprócz krykieta najbardziej popularną dyscypliną sportową i żyje tutaj wszystkim, każda gazeta, każdy newsweek. To jest jeszcze taki kraj, gdzie ta gazeta papierowa, jak dobrze wiesz, Piotrek, ma bardzo dobrą sprzedaż i no wszystko tutaj jest pod ten mundial już naszykowane, oni są naszykowani na to, że wygrają ten mundial, chociaż są też głosy takie, że z tym trenerem się to nie uda ze względu po ostatnich mistrzostwach Europy, gdzie doszli do finału i przegrali. Myślę, że mentalnie troszkę to spotkanie z nabuzowanymi Włochami, którzy notabene na ten mundial nie jadą, więc ta piłka jest jednak przewrotna, jak wiemy wszyscy. Więc no, naszykowani są bardzo mocno, ale czy w dzisiejszych czasach, gdy ja zanalizowałem sobie składy Brazylii, Argentyny, Francji, nawet przy tych ubytkach kadrowych, czy Anglia, czyli synowie Albionu, mogą sięgnąć po Mistrzostwo Świata, no to się już okaże, już niedługo. No tak, ja tam widziałem kibica, który kupił piwa z każdego z krajów, które będą na tych mistrzostwach. Słyszałem też głosy Anglików, którzy jak zobaczyli skład, który został podany, no to uśmiechnęli się, zwłaszcza jeśli chodzi o jednego obrońcę Manchester United, Maguire'a, że się znalazł w tym składzie. No, pożyjemy, zobaczymy. Mistrzostwa to jednak, ten turniej to jest taka pewna jakaś tam, nie wiem, specyfika i to się rządzi swoimi prawami, także ci, co wygrywają te grupowe, to później się okazuje, że niekoniecznie wygrywają mundial.
No zobaczymy. Ja trzymam kciuki za Anglikami, mam nadzieję, że dojdą jak najwyżej. No ale to oczywiście też no, kibicuję przede wszystkim naszym chłopcom. Wczoraj wygrali 1-0. Męczący był ten futbol ich, no ale się szczęśliwie zakończył. Ja Nie ci wiem, powiem tak tak. chciałem, no. Ja ci powiem tak, wejdę ci w słowo. Ten mecz ogólnie nie powinien się w ogóle odbyć na Łazienkowskiej przy takiej temperaturze, to jest raz. Na takiej murawie to ja grałem jeszcze jak rozpoczynałem swoją karierę piłkarską, może to tak, no też można tak zresztą powiedzieć, bo każdy z nas za dziecka marzył o tym, żeby zostać piłkarzem. I ja idąc na treningi Tęczy Łódź, gdzie moim trenerem był reprezentant Polski, ale także były znakomity bramkarz Łódzkiego Klubu Sportowego, czyli Leszek Molenda. On nas kształcił od dziecka, od trampkarzy, młodzików, żebyśmy zostali kiedyś piłkarzami. Tak? No i niektórym to się udało, grali w wyższych ligach, niektórzy grali w niższych ligach. I tak do tego sobie pomyślałem, że ta murawa no, niczym się nie różniła od tej na Tęczy Łódź wczoraj. Wyglądało to tak, jakby tam jakieś stado koni przebiegło z bykami, co najmniej. Troszeczkę podobne do naszych reali Łodzianki, ale tutaj widzę, pewnie też zaliczymy w tej rozmowie, więc no, uważam, że lepiej by było, jakbyśmy rozegrali to gdzieś w cieplejszym kraju, w dostosowanej temperaturze, bo już dzisiaj Francuzi mówili, że no, temperatura między Francją a Katarem jest w granicach 27 stopni różnicy. Więc no, granie wczoraj, wiesz, ryzykowanie kontuzjami na boisku grząskim, takim nieładnym, za taką cenę jeszcze, bo tam wchodzą w grę jeszcze bilety i co trochę więcej afer przy tym nowym PZPN-ie, gdzie prezesem jest Cezary Kulesza, więc no nie wiem, no, trudno mi jest określić, ale uważam, że ten wczorajszy sparring był niepotrzebny, tak patrząc samo liczbowo, bo ja się ogólnie nigdy nie, oglądając piłkę nożną, nigdy nie... Nie patrzę na statystyki, cały czas oceniam to organoleptycznie, czyli czytam piłkę z boiska, ale 700 podań Chilijczyków na tej grząskiej murawie do 300 podań Polaków robi jednak wrażenie. A przypomnę tylko, że Chilijczycy to są w większości ten skład, który jeszcze w Mistrzostwach Świata do lat 20, wtedy gdy Dawid Janczyk wypływał na szerokie wody i transferowali go, słuchajcie, z Legii Warszawa do CSKA Moskwa za 5 milionów euro bodajże to było wtedy, to jeszcze, to jest 15 lat temu, to jeszcze ci zawodnicy, tacy jak Alexis Sanchez, Medel czy Vidal, dalej grają w tej reprezentacji, więc no to jest... No i to jest reprezentacja, która zajęła w swojej grupie 7 miejsce na 10 zespołów i wygrała tylko 4 spotkania, więc ja rozumiem murawę, ja rozumiem wszystko, ale to trochę pokazuje też miejsce w szeregu. No i też jeżeli mówimy już o tym mundialu, no to też gorzkie słowa i Grześka Krychowiaka i Czesława Michniewicza, ale myślę, że może lepiej, tak jak Kamil Glik powiedział, którego bardzo szanuję, jest to facet, który nigdy głowy ani nogi nie odłoży, tam lepiej jakby mu urwało głowę albo nogę, on wtedy przestanie grać. No mówi, że może lepiej, jak nic nie będzie mu oczekiwać i wtedy zagrają oni podobny turniej niż zagrali we Francji za trenera Adama Nawałki. Chciałbym, żebyśmy do tego tematu jeszcze wrócili na koniec naszej rozmowy, jeżeli pozwolisz. Chciałbym jakby zapytać twoje korzenie widzewskie, jak to się zaczęło u ciebie, jak tu się pojawiłeś na... Czy się pojawiłeś na Armii Czerwonej, czy na Piłsudskiego? Bo ty jesteś trochę moim chyba młodszym kolegą, to pewnie już na Piłsudskiego. No jakie to były początki twoje? Bo ty jesteś chłopak z Górniaka, to taki jest bardzo charakterny osiedle. I ciekaw jestem właśnie, czy za twoich czasów, jak zaczynałeś, to byli tacy kibice Widzewa jak za moich czasów, czyli takie grzeczne chłopaki z liceum, czy też były takie niegrzeczne chłopaki, które dawały sobie radę? Jak to wyglądało? No to wszystko się zaczynało na naszym osiedlu tak różnie, bo u nas w ogóle nie było kibiców ŁKS-u. Było, w całej szkole było dwóch. W szkole podstawowej numer 10 na Przybrzeskiego. Jeden, który, nie wiem, chodził na Widzew, a później, nie wiem, może tata mu kazał się przerzucić na ten ŁKS, czy może mu coś się tam spodobało bardziej. Gabryś, pozdrawiam go serdecznie, bo siedzieliśmy razem w ławce. No i Tomek, ksywki nie będę wymieniał tutaj, bo do dalej udzielający się kibicy ŁKS-u.
No i tak powiem wam szczerze, że to była taka grupa ludzi, która imponowała młodym chłopakom, takim jak ja. Ja dość szybko zacząłem chodzić na widzę, bo to był 91 rok, miałem 10 lat, bo my wtedy nie mieliśmy innych rozrywek, słuchaj Piotrek, tylko chodzenie na mecze, ganianie się po dachach, wbijanie się na ogródki działkowe. Nieraz się przyniosło mamie kwiaty, nieraz pietruszkę i ogórki, wiesz, no to były takie zabawy. Graliśmy w kluski, taką grę piłkarską, tukliśmy w tą piłkę od rana do wieczora, mama ci rzuciła kanapkę ze smalcem i następne 4 godziny mogłeś tuc. No i ten Widzew to tak przyszedł niespodziewanie, bo tu kolega miał czerwonego malucha, nieżyjący już świętej pamięci Michał Cywiński Plastek, był uczeń. Ale byli też kibice tacy jak Bolo, Karciarz. No to były takie ikony, które chciało się po prostu naśladować. Tak? Ja miałem tą okazję jeszcze, że właśnie z Arka bratem, rok starszym, chodziliśmy do szkoły. To się zaczęła 7. klasa, 8. klasa, to już się zaczęły te wyjazdy takie widzewskie i to był te były te sezony mistrzowskie. Ale do 91 rok pojechaliśmy pierwszy raz tym maluchem. No i oni mi wytłumaczyli, że mam stać tutaj pod kołowrotkiem. Tam poznałem mojego serdecznego kolegę, którego też chcę pozdrowić, czyli Dudo, z którym od początku stałem tam pod tymi kołowrotkami. I to było tak, że oni zostawili mnie tam i powiedzieli, a teraz mówi, jak będziesz widział tu starszego pana, to powiedz, że czy mogę z panem wejść. No i tak mi się udało wejść na mecz. To był Puchar Polski, mecz z Zawiszą Bydgoszcz. No i tak to się zaczęło i wtedy prosiłem starszych kolegów, żeby mnie... Z wysokiego C zacząłeś, pamiętam ten mecz. Tak. I wiesz, ja nie miałem też łatwo, bo mój tato to wierny kibic tej drugiej strony, bo wychowany na obrońców Stalingradu i na Mielczarskiego, no na takiej dzielnicy, że do dziś tam jest. Wiesz, te drugie barwy istnieją. Tak, ale tato mój nigdy w życiu nie robił mi problemów tego, bo wiedział, że nasze osiedle jest takie, nie, a nie inne, więc no wtedy kupiłem tą pierwszą szarfę, wiesz, szarfę taką RTS Widzew Łódź, taką ślizgą, pamiętam, i zawsze koledzy mi starsi tłumaczyli, że uważaj, żeby ci się tam nie ślizgło czy coś, bo możesz zgubić barwy i wtedy nas już uczyli, jak bardzo ważne są barwy i jak trzeba o nie dbać, jak trzeba walczyć o to, żeby ci nigdy tych barw nie zabrano. Górniak to była szkoła życia i ja w sumie nie żałuję żadnej decyzji, którą podjąłem dla mojego osiedla. Podjąłem ich dużo, uwierzcie mi szczerze, dużo, Piotr, już podjąłem tych decyzji, ale to było tak, że właśnie ten 91 rok się zaczął. No i później próbowałem tych starszych kolegów cały czas zaczepiać, że chłopaki, jedziecie na Widzew, no i tak powoli się wciągaliśmy, tak? Krzysiek, Darek, Szymon, wszyscy, wiesz, ja opowiadałem, jak było, później mecz znowu z Zawiszą Bydgoszcz, taki 0-3, pamiętam, Zawisza grała w takich pasiastych koszulkach, tam grał taki piłkarz Kot, a oni wyglądali jak Juventus Turyn w tych koszulkach, wiesz, no i też nauczyli mnie później starsi koledzy wbiegać przez boisko boczne, przez tą kamienicę, tam się wbiegało na maszty, a później no już pod zegar, no i te początki właśnie pamiętam, że stał tam taki chłopak, chyba miał ksywę Siwy, w takich różnokolorowych spodniach, prowadził doping, uczenie się tych Kominiarz. Tak, powiedzmy, słuchaj, no nauczyliśmy się piosenek, no i później się spisywało to w zeszycie, uczyło się tego na pamięć, wycinało się głos robotniczy, ekspres ilustrowany, dziennik i wszystkie inne rzeczy, zrobiło się złotego buta, się zrobiło, no i jeździło się pod stadion, no i pewnego czasu ja grając w Tęczy Łódź postanowiłem z moim kolegą pojechać tu do pana Mielczarka. Milczarek. Bo Mielczarek był mój kolega. No i żeśmy zaczęli trenować na bocznym boisku, tam gdzie ta Wima była. No i ja się dostałem, on się nie dostał. No i tak, że no byliśmy nauczeni tego górnieckiego charakteru, to ja mówię, dobra, jak ty się nie dostałeś, no to ja też nie będę trenował. No i wróciłem tam na tą tęczę. I tą tęczą, później były inne kluby, ale no to wiadomo, dochodziło się do trzeciej, czwartej ligi polskiej, no ale cały czas ta piłka była w głowie, no ale wracając, widzę, no i 92 rok, to był pierwszy mecz pucharowy, Eintracht Frankfurt 2-2,
Pierwszy raz się wcisnąłem przez te kraty. Wtedy mówi kolega, że jak ci głowa przejdzie, to ci wszystko już przejdzie. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęło, że no już później się jeździło co tydzień tramwajem linii 18, 21 do Niciarnianej z Przybrzeskiego. No i prosto Niciarniano pod stadion. Nieraz się wchodziło w drugiej połowie, nieraz udawało się wejść na cały mecz. To różnie bywało, no bo no to zależało od tego, jak ten facet na kołowrotku na ciebie spojrzał. Później już mieliśmy takich gości, których wiedzieliśmy, że wpuszczają, no i przymykali oko, wchodź pod tym tego, no i zawsze pamiętam ci starsi mówili, panie, wpuść no tego młodego chłopaka, czy co pan myśli, że ja będę krzyczał, a on będzie krzyczał, no i tak to się zaczęło, więc 92 rok, mecz Eintracht, tak już na pełnej, no na pełnym kibicowskim szlaku, ten 91, tak, jeszcze byłem kiedyś z tatą wcześniejszych na jakimś tam pucharowym spotkaniu, a to w ogóle miałem 6 czy 7 lat i kompletnie zamazany obraz, nic nie pamiętam z tego spotkania, ale mówię, no 92 rok, ten Eintracht 2-2, później Legia po Eintrachcie, po tej porażce, no to już było wtedy, gdy widziałem widziałem wtedy pierwszy raz, jak kibice dwóch drużyn zaczynają bójkę, czyli było starcie koło dworca Niciarnianej między kibicami Widzewa i Legii i uczestniczyły tam nawet kobiety, które zdejmowały szpilki i obcasy i tukły tych legionistów po głowach, więc no to takie wspomnienia. Niesamowite. A powiedz mi, a jeżeli chodzi o piłkarzy, no to kto tam ci zapadł do serducha tak mocno wtedy, w tych pierwszych latach? Wiesz co, to wszystko miało swój, słuchajcie, późniejszy taki cały rozgłos mojej takiej całej przygody z Widzewem, bo uwielbiałem Andrzeja Michalczuka, później miałem okazję z nim zagrać mecz przeciwko niemu. Uwielbiałem Leszka Iwanickiego, mogłem zagrać mecz przeciwko Leszkowi Iwanickiemu. Jestem dumny z tego. Naprawdę, uwierzcie mi szczerze, bo to byli wielcy piłkarze. Uwielbiałem później Zbyszka Wyciszkiewicza, mogłem zagrać ze Zbyszkiem Wyciszkiewiczem. Uwielbiałem Sławka Gulę, mogłem zagrać przeciwko Sławkowi Guli. Uwielbiałem, jak przyszedł do nas z UKS-u Darka Podolskiego, mogłem zagrać przeciwko Darkowi Podolskiemu. Ale ulubieńców miałem wielu. Lubiałem Marka Godlewskiego, lubiałem Leszka Iwanickiego, słuchaj, Zbyszek Ośmiałowski, Zdziszek Ośmiałowski miał takie coś w sobie. Później przyszedł Koniar, więc no było tych ulubionych, tak? No ale dopiero gdzieś tak później sobie ustabilizowałem to, że i to jest fajne też, że ja uwielbiałem Mirka Szymkowiaka i Artura Wichniarka, wiesz, to byli piłkarze dla mnie no koncertowi, wiesz, ja pamiętam jak płakałem, zresztą pół stadionu płakało, jak nie cały, jak Niżnik go sfaulował pod linią, wiesz, w meczu derbowym. I dzisiaj, prowadząc rozmowy tylko sportowe, ja z tym Mirkiem Szymkowiakiem rozmawiam jak kolega z kolegą, wiesz, rozumiesz, to jest w ogóle, to jest coś niesamowitego dla mnie, nie? To bije po serduchu tak, że wiesz, no gościa uwielbiasz, miałem jego koszulkę, grałem w tej, nawet nieraz Szymek na mnie mówili, jak grałem w tej koszulce, więc to jest wszystko takie, to się wszystko sprowadza do czegoś, więc no ja no, mówię, no tamte czasy, te początkowe, na pewno Leszek Iwanicki, no bo to był zawodnik, no maestro, tak, jeżeli chodzi o środek pola i długo, długo nie było takiego piłkarza. Dopiero później jedynym widzem, który mi przypominał Leszka Iwanickiego, był Rafał Kaczmarczyk, wiesz, no i to też nie był taki jakiś olbrzym wielki. Leszek Iwanicki też nie był olbrzym wielki. No. W dzisiejszym widzewie na przykład bardzo cenię Julka Lepniowskiego, choć ludzie mówią, że a tu za chudy, a tu nie umie się przepchnąć. Ja po prostu kocham jego walory, on jest po prostu panem piłkarzem. A powiedz mi, jak to jest, że jak to jest no, być widzewiakiem i no, oddzielą cię od tej Łodzi setki kilometrów i nie możesz być na każdym meczu. Jak to jest, jak ty to przeżywasz? Gdzie ty to oglądasz? Z kim oglądasz? Jak to wygląda? Czy ty no, wtedy nie tęsknisz? I dzisiaj miałem okazję rozmawiać z kolegą, którego pozdrawiam, który mieszkał na Wyspach i powiedział, że Widzew to była taka rzecz, która go ściągnęła tu i z powrotem do Polski. I ma rację, tak, wiesz, no, tu jest też, musisz patrzeć też bardziej rodzinnie. No,
U mnie w pracy nawet wiedzą, że jeżeli jest Widzew, czy to jest 12:30, 16, ja mam shift i oni muszą, ja wiem, oni wiedzą, że ja będę ten mecz oglądał, że ten mecz jest puszczony głośno, obojętnie co robimy, ten mecz leci, ja go oglądam, później go próbuję odtworzenia, bo wiadomo, że się przygotowuję później też do programów, które prowadzę, więc widzę, no tęsknię za tym. Pewnie, że chciałbym być w Łodzi i cały czas na mecz albo jechać na wyjazd, no ale wybrało się emigrację i na tej emigracji też no, my to przeżywamy, pomagamy. Zbudowaliśmy widzewską emigrację 1910, więc jesteśmy tutaj cały czas w tym gronie widzewskim. Jest WFC London, którego też serdecznie pozdrawiam, do którego należę również. Jest i staromiejska, słuchajcie, emigracja. Są chłopaki z Blue England. Jest niebieska emigracja. No, ja wam powiem szczerze, no, Anglia jest dwukolorowa. Anglia jest WR, czyli Widzew i Ruch. No, więc nie odczuwa się tego, bo tu często widzisz, przechodzi ci jakiś ziomek w koszulce Widzewa czy Ruchu. Czy tak jak mieszkaliśmy jeszcze w Londynie, no to spotykaliśmy się non-stop. Więc no chociaż jest ta część tego wszystkiego, ale można z emigracji kibicować. Ja nawet dość często latam. No, teraz byłem czterokrotnie w tym roku na stadionie Widzewa, więc no, pewnie jakbym nie miał tych pogrzebów tyle, to może bym był jeszcze więcej, ale niestety no, w tym roku no, stało się jak się stało, straciłem trójkę bardzo ważnych mi osób i no, musiałem też później troszeczkę uszanować to, że nie mogłem się pojawiać na sportowych eventach czy tam jakiś innych rzeczy, bo po prostu no było jak było, tak. I, ale mówię, to i tak dla mnie dużo, bo pojechać 4 razy z emigracji, plus nieraz jeździ się tutaj jeszcze też na te zgody kibicowskie, czyli jak CSKA Moskwa gdzieś gra, no to też się jedzie gdzieś tutaj w Anglii, czy w pobliżej gdzieś grają, czy Ruch zaprasza, jak gra Atletico. Cały czas ten kontent widzewsko chorzowski tutaj jest i, no i nie da się tego po prostu wyeliminować z mojego życia. No i tutaj wielkie podziękowania dla mojej małżonki, że ona to po prostu znosi wszystko. No właśnie, a tutaj wspomniałeś też, że masz ten swój program. Powiedz mi, bo ty marzyłeś, żeby zostać dziennikarzem. Skąd taka w tobie żyłka? Ja tutaj już słyszę kolegę po fachu, to już naprawdę zupełnie jest inny poziom niż mój. Mój jest bardziej taki jakiś kiepski, podwodny. Powiedz mi, no jak to było, bo stałeś się też przyjacielem tych niektórych, znaczy niektórzy się stali twoimi przyjaciółmi, może tak, nie wiem jak to wygląda w tych relacjach, natomiast no wiem, że wyłączyć coś z Arturem Wichniarkiem, masz jakąś taką super kumę i z Bogdanem Pikutą. Moje pozdrowienia dla tych dwóch dżentelmenów, no bo sprawili mi wiele razy dużo, dużo szczęścia, jeden i drugi. Ja ci powiem szczerze, Pikuta, to zawsze będę pamiętał mecz z Bangor. Z Bangor City czy mecz derbowy, to takie tak. Mi się kojarzą. Ja ci powiem tak, no właśnie, Artur Wichniarek to oprócz tego, że no jest moim kumplem, można powiedzieć przyjacielem, to jest też wspaniały człowiek, o wspaniałej, wiesz, takiej, on po prostu nie pęka na robocie, więc ja zawsze otaczałem się takimi ludźmi, wiesz, nieraz ludziom zarzuca się jakąś tam arogancję czy coś, ale jak się z Arturem sam na sam, i Artur opowiada, to jest gość. To jest mega facet. To jest facet, gdzie w jednej czy w dwóch części Niemiec mówią na niego król, więc dla mnie król jest tylko jeden. Jeżeli ktoś mówi, że król Artur Boruc, no to ja zawsze piszę, że król jest tylko jeden i jest to Artur Wichniarek. I no tak, dzisiaj jesteśmy kumplami, często piszemy, często się wymieniamy poglądami piłkarskimi, często też gości w programach, które ja prowadzę też i inni prowadzą. Zgadzamy się, mamy pewnie różne zdania, gdy on wizytuje wyspy, zawsze się spotykamy, czy to było podczas spotkań Ligi Mistrzów, które tutaj prowadził, czy to były spotkania, słuchajcie, Ligi Europy, czy innej też również Ligi. Zawsze mamy czas, żeby się spotkać, pogadać, a zaczęło się to tak, że Artur przyjechał tutaj któregoś razu i ja do niego napisałem, mówię, słuchaj, chciałbyś się spotkać na chwilę z Widzewiakiem? On mówi, a gdzie jesteś? No, no ja mieszkam na stałe w Londynie, więc nie byłoby problemu, żebyś podjechał. I on do mnie mówi, słuchaj, wiesz co, podrzucę ci, jak już będę, to ci podrzucę adres do hotelu. No i z Michałem Walczakiem, z Walusiem, wiesz, mówię, wiesz, jutro się spotykam z Arturem Wichniarkiem, mówię, zawiozę mu prezent,
Zawiozłem mu szalik Widzewa. On zawsze o tym Widzewie dobrze gada, chociaż to Poznaniak z krwi i kości. No i mówię, myślałem, że w ogóle on nie napisze mi tego adresu i w ogóle tego. No ale napisał ten adres. Dobra, wbiłem, wziąłem sobie wolne. Wziąłem szal z Widzewa, z tego pojechałem do tego hotelu. Spotykamy się w lobby, taka się od razu nawiązała rozmowa, że jakbyśmy się znali, wiesz, ze 30 lat. No i te od gadki do gadki, ja mu ten szalik wręczyłem i tam sprzątała taka pani z Rumunii i poprosiliśmy ją o to, żeby zrobiła nam wspólną fotkę. No i od tego czasu tak zaczęliśmy pisać, no i tak później on zaprosił mnie też do Polsatu, pojechałem do Polsatu, tam się spotkałem z panem Basałajem, z panem Engelem, z panem Dziekanowskim, czyli też łączonym z Widzewem Łódź. No i z panem Engelem usiedliśmy sami sobie w pokoju. Luźnie ludzie mówią na niego, no ja ogólnie pana Jurzego bardzo, bardzo szanuję. Może nie zgadzam się zawsze z jego analizą spotkania, bo wiadomo, ale usiedliśmy sobie, zaczęliśmy sobie rozmawiać o piłce nożnej. I ten pan Jerzy mówi do mnie, ja panu dam mojego maila, mój syn ma tam sklepy w Londynie, więc jak będę, no to się też spotkamy. No dla mnie to było wyróżnienie, wiesz, no chłopak z Górniaka, z Kruczej, tutaj sobie rozmawia z Arturem Wichniarkiem, za chwilę z panem Engelem, tutaj pytam się tego Dziekanowskiego, jak to było naprawdę z tą Łodzią, czy to, on później mi opowiada, że to było trochę przekręcone, że to czasopismo, które wtedy sportowiec to się nazywał chyba, robił ten wywiad pan Chromik, mówi, że to było trochę koloryzowane, żeby się lepiej sprzedało. No wiesz, wiesz, jak jest lepiej zrobić koloryzowany wywiad, to wtedy ma to więcej, ludzi to przeczyta, więcej to kupi. Książki tak się pisze obecnie. Ostatnio też rozmawiałem z jednym z byłych naszych piłkarzy, że z Arkiem Onyszko, że mówię, to prawda była a propos tej książki Wojtka Kowalczyka, że on w tej Barcelonie chciał do Michaela Jordana iść i przeskoczyć tam, pić z nim piwo, wino. Mówi, wiesz, no książki się pisze po to, żeby się sprzedawały, więc powoli się uczyłem takiego, wiesz, no obycia tego, wiesz, pojechałem do tego Polsatu, to tamto, no wróciłem, wiesz, no, ludzie, wstawiłem zdjęcia, ludzie mówią, o brawo, to tamto, no gdzieś tam szukałem takiego swojego tego, ale wiesz, wszystko zawdzięczam to co dzisiaj, nie mówię, że ja coś osiągnąłem, ale wszystko to, co dzisiaj mogę pogadać ze Pikutą, z Szymkowiakiem, z Wichniarkiem, z Radkiem Michalskim, no, prawie z każdym piłkarzem, powiedzmy, czy nawet z panem Waligurą, z którym piszę prywatnie też. No więc jest tego dużo. Tak? Ja się cieszę po prostu, że ludzie szanują moje zdanie, a ja szanuję zdanie ludzi. Owszem, nieraz się pokłócę, ale próbuję dać argumenty bez żadnych obrzydliwych i brzydkich wpisów. Nikomu staram się nie ubliżać, tylko chciałbym po prostu zawsze, żebyśmy usiedli sobie, zaprosili się, nie wiem, kamera w kamerę, pogadali sobie, przedstawili argumenty, jakoś to próbowali rozwiązać. Zawsze idę tą drogą, zawsze idę drogą Górniaka, chociaż tam było różnie, naprawdę. Trzeba by było być sztywnym, żeby się tam utrzymać i fajnie, że do dziś ten szacunek jest. No i w życiu tak podążam, tak też uczę moje dzieci, więc wiesz, no tak trzeba, takim trzeba być. No i tak się to wszystko rozpoczęło i jak już dokończę ten wątek, no to tu był Artur, jest Bodzio Pikuta, to jest wspaniały człowiek, słuchaj. Ja ci powiem, ludzie tego nie pamiętają, ty to pamiętasz, ale to był mecz z Legią Warszawa, były jeszcze ławki na masztach, było przeludnienie wtedy stadionu, Legia siedziała w rogu, pamiętam. Przy Jupiterach wtedy przegląd sportowy napisał, że było wtedy 21 tysięcy bodajże, ostatnio nawet z Bogdanem Pikutą sprawdzaliśmy to. A ja myślę, że było około 27 tysięcy. I to był mecz. Ja nie chodziłem na mecz, nie miałem jak chodzić na te mecze, gdy rozgrywaliśmy je na stadionie UKS-u, te z Juventusem, z Rapidem, z Borussią Mönchengladbach. Ale to był mecz, gdzie ja byłem na Widzewie, na otwartym stadionie z największą ilością ludzi. Wtedy, gdy Bogdan Pikuta strzelił pięknie mijając tych zawodników Legii Warszawa w polu karnym na bramkę, to myślę, że wtedy było tam co najmniej 25-27 tysięcy ludzi. Słuchajcie, od ludzi tak parowało wtedy, że ta para w ogóle na stadionie Widzewa się tak unosiła ku niebu. To było niesamowite. My staliśmy na tych ławeczkach bodajże w 12-11 osób. To był mecz, którego nigdy w życiu nie zapomnę. Jeden do jednego. Oprócz tych, wiadomo, że później dojdziemy jeszcze do wyjazdów do Warszawy, ale
To właśnie my i Bogdana nie dało się nie kochać. A Bogdan jest wspaniałym człowiekiem, ale też wychowawcą. Bodzio jest facetem, który zajmuje się akademią piłkarską Czeladź razem ze swoim synem, któremu no, nie wyszło ze względu na to, że złapał poważne kontuzje, Patrykiem Pikutą. Obydwu pozdrawiam, super ludzie. I ja myślę, że właśnie takimi właśnie piłkarzami Widzew powinien się otaczać, czerpać od nich wszystko, co jest możliwe. Naprawdę, to są dzisiaj zawodowcy i no, warto po prostu utrzymywać z takimi ludźmi kontakt, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, oni nam, Piotrze, dali wiele radości. Ja chciałem powiedzieć o tych, którzy dali nam wiele radości dzisiaj, ponieważ Widzew Łódź zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Jest to wynik no, niesamowity. Od 25 lat takiego wyniku nie było. No, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem pracy trenera Niedźwiedzia i tego, co zrobił, jeżeli chodzi o zakupy piłkarzy, którzy do nas przyszli. Mam na myśli właśnie pana Tom Wichniarka oraz Mateusza Drożdża. To po prostu jest już taki organizm, taki, który naprawdę pracuje i sobie już zęby ostrzy, co będzie na wiosnę, bo no nie wyobrażam sobie, żeby było gorzej. Sądzę, że są pieniądze do wydania i ten skład może być jeszcze lepszy. Kurczę, no chciałbym porozmawiać właśnie o tej rundzie jesiennej z tobą, jak ty oceniasz pracę trenera Niedźwiedzia i jego współpracowników, jak ty oceniasz no, tego naszego prezesa i tą kadrę, która się powoli tworzy, te wszystkie działania, jeżeli chodzi o ten organizm widzewski, bo coraz więcej jest pracowników, także już nie ma takiej rozpłyniętej odpowiedzialności. Jak oceniasz no, również samych piłkarzy, jeżeli mógłbyś nam mi powiedzieć trochę. Jak ty to widzisz? Zadam Ci pytanie kontrujące, zanim odpowiem na Twoje pytanie. Czy Ty dzisiaj mógłbyś się z jakimś piłkarzem Widzewa utożsamić? Masz jakiegoś idola w tej drużynie? Nie mam. Absolutnie nie mam takiego idola. Nie mam Widzisz, takiego bo idola. Ja właśnie my oczywiście przeżyliśmy. lubię. Ja lubię, że tak powiem, no, w tym Widzewie to, że jest coś, co mi się podoba, to widuję na co dzień w najlepszej lidze angielskiej, czyli wyjście z tarapatów, czyli pod bramką, kiedy jest wyprowadzanie akcji, że nie jest to już taka długa laga, jak kiedyś była, tylko to wszystko się rozgrywa w poszczególne no, tutaj sekcje, że tak powiem, po muzycznemu po prostu przechodzą jedne w drugie i ta piłka się fajnie przenosi. I ci piłkarze no, myślą, czyli albo atakują skrzydłami, albo środkiem, albo próbują strzelać z daleka. Natomiast no, jeżeli chodzi o charaktery, no to są wszystko piłkarze, którzy są w większości, za wyjątkiem naszego kapitana, czy też Bartka Pawłowskiego, no spoza Łodzi, spoza Widzewa, spoza naszego tego. Więc są to jakaś jest kadra, która dzisiaj jest, a jutro może jej nie być. Zresztą Stępińskiego i Pawłowskiego też może nie być, no bo klub jest całkowicie na sprzedaż, i tak jako klub, i jako piłkarze poszczególni. No, także no, też jestem przygotowany, że może tych piłkarzy już na wiosnę ich nie zobaczy. Ale no, jeżeli miałbym kogoś wybrać, no to dla mnie najbardziej sercem jest właśnie Bartek Pawłowski, no bo który podbił moje serce w meczu derbowym, no bo strzelił bramę, pobiegł do kibiców. Lubię tego chłopaka, no nie powiem, Ja jego też. lubię. Stępińskiego też lubię, bo Stępiński trzyma szatnię, te wypowiedzi są jego wyważone, wszystkie piłki przechodzą przez niego, także no. No jest to też fajny piłkarz. No właśnie, ja No, też chciałem właśnie lubię też pochwalić. Hanuszka. O, Hanuszka lubię i Kuna lubię. Tak naprawdę, patrz, okazuje się, że ja tych piłkarzy lubię. Bo lubię Kuna, lubię jego bieganie. Przypomina Ale mi moje trochę pytanie Włodka brzmiało, czy Smolarka. ty masz jakiegoś idola? Ale idola nie masz, bo ty miałeś okazję oglądać Smolarka, Ćitkę, Szymkowiaków i tak, i panów piłkarzy po prostu. Ale wróćmy do Bartka. Bartek dla mnie to jest gość przekozak. Słuchajcie, jego cała historia to jest w ogóle przekozak. Bartek jest moim idolem, chociaż ja jestem od niego dużo starszy. Jesteśmy ogólnie kolegami. Czy dobrymi, czy nie, no to niech sam Bartek ocenia. Ja go bardzo lubię, jest w porządku facet, jest charakterny gość. I dla mnie to on przyjście jego takie dało takie szarpnięcie też Widzewowi, i on trafiał te bramki najważniejsze. Tak jak wspomniałeś, w derbach skończył to fenomenalne podanie Hansena. I on jest taką osobą kluczową jest też w talii Niedźwiedzia.
Ja przypomnę, że on zagrał tylko 10 spotkań na jesień tej pierwszej ligi, bo tam było dużo urazów, ale ja myślę, że on jest taką osobą, z którą dzisiejsza młodzież, tak jak ja się fascynowałem tym Iwanickim, no to większość ludzi dzisiaj, tych młodych, fascynuje się Bartkiem Pawłowskim, Jordim Sanchezem, Markiem Hanuskiem, Stępińskim, czy Fabio Nunesem też, bo też jest duża ilość, która naprawdę wymienia Fabio Nunesza, bo to są takie postacie, które pociągnęły ten wózek niedźwiedziowy. Ale sam trener Niedźwiedź to jest znakomity fachowiec, facet zakochany w taktyce, facet, który śpi i analizuje, facet, który no, jest zakochany w widzę, facet, no, którego po prostu cała ta otoczka Łodzi i cały ten Widzew po prostu non-stop interesuje. On schodzi do sklepu po bułki i gada o Widzewie. On cały czas. Nie mieliśmy takiego trenera, który w taki sposób reaguje. Nie mieliśmy też trenera, o którym zegar śpiewał piosenki tak o Niedźwiedziu i cały stadion. I to wszystko, sobie na to wszystko zasłużył. Ciężką pracą i w to, że też w niego wierzono. Był taki kulminacyjny moment i ja sam w samej rozmowie trener Niedźwiedź wtedy nic nie powiedział, bo powiedział tak, może nie wiem, uciekł pytaniem w rozmowie ze mną, że on nigdy w życiu nie kalkuluje, czy to będzie jego ostatni mecz, czy przedostatni, wiadomo. No. Ale był taki moment w moim odczuciu, gdy przegraliśmy z Odrą Opole i mierzyliśmy się z GKS-em Tychy. Ja byłem na meczu z Odrą Opole wtedy, to było katastrofalne spotkanie. Bartek był wtedy kontuzjowany i moje dzieci, no spotkaliśmy się z Bartkiem i mój syn starszy, Bartek się go zapytał, jak się wam mecz podobał. No i mój syn mówi, wiesz, sorry stary, ale to taki poziom National League, więc sam Piotr, wiesz, National League to jest szósty poziom rozgrywkowy w Anglii, więc wiesz, no skwitował to dość poważnie, tak? Ale dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, danie szansy Niedźwiedziowi to było strzał w dziesiątkę, tak samo Tomkowi Wichniarkowi, który robi kapitalną robotę. Kontynuujemy, Piotrku, słuchaj, Piotr, No kontynuujemy właśnie. od tego momentu Bartka Pawłowskiego, więc uważam, że to jest taki Tak. lider zespołu. Też szatnie po Dixonie przejął właśnie, tak jak powiedziałeś, Patryk Stępiński, taki naturalny zastępca, więc to wygląda ok. Niedźwiedź stworzył sobie kręgosłup i ożebrowanie tego zespołu. No i to funkcjonuje też. Jest prezes, który nad tym czuwa. Też jest dużo zasługi w tym prezesa, że dzisiaj ten sukces sportowy jest. Ja nie chcę, broń Boże, wchodzić w żadne animozje, co się dzieje tam dalej w kuluarach czy w gabinetach. Nie proś mnie nawet o to, żebym ja się w ogóle miał wypowiadać, jeżeli chodzi o te rzeczy, bo to nie są moje kompetencje. Ja chcę się przejmować tylko sportową częścią tego, czyli co się dzieje na No boisku. właśnie, powiedz mi, odszedł Dixon i odszedł Nowak, jak ty też żeś to przyjmował? To w ogóle to tak powinno być? Czy oni powinni grać w Widzewie? Tam, jak to dzisiaj widzisz? Jest co, ja powiem tak, obydwu tych piłkarzy bardzo szanuję. Mam do dzisiaj kontakt i z Dixonem, i z Krystianem Nowakiem, który ostatnio się też do mnie odezwał z Rumunii w Cluj, gdzie mu się podoba, gdzie mówi, że jest świetne miasto, świetni kibice, on się tam odnalazł, więc Krystian i tak zszedł do poziomu takiego, gdzie był potrzebny, pomógł Widzewowi i za to wielkie dzięki. Czy oni się tam dogadali w kuluarach, to nie wiem. Jak się dogadywali, Piotr, nie wiem. No, dzisiaj Krystiana Nowaka nie ma. Z początku tego, że początku to żałowałem, że tego Krystiana nie będzie, ale patrząc dzisiaj, jak zbudowana jest obrona, jak gramy sobie, wyprowadzamy piłkę z bramkarzem, no to może on kompletnie nie pasował też do trenera Niedźwiedzia. Tak, nie wiem. I co było, jak była ustalana kwestia tego, gdy awansujemy do Ekstraklasy, bo nie byłem świadkiem tych rozmów, więc nie chcę się wypowiadać. Dixon, z tego co wiem, no bardzo chciał zostać w Widzewie, bo on jest bardzo mocno zżyty z Widzewem. Odszedł, nie zagrał jeszcze spotkania, no bo gdzieś tam ma jakieś małe urazy albo inne sprawy go zatrzymują w tym debiucie. Więc no, odszedł kapitan, zastąpił go kapitan, ale obaj piłkarze dalej kibicują Widzewowi, więc no, myślę, że tam nikt nie ma do siebie żalu. A ja szykuję takie krótką rozmowę z Krystianem, zrobię to chyba na Instagramie i wtedy się dowiemy, czy tam może są jakieś niesmaczki.
Wtedy jeszcze chyba był dyrektor sportowy inny niż Tomek Wichniarek. No, rozstali się. Słuchaj, mamy innych piłkarzy, jesteśmy trzeci w lidze i to jest duży sukces. Ja powiem szczerze, mając kadrę 80% opartą na piłkarzach pierwszej ligi, widzę, wchodząc w tą ligę, no, zrobił kolosalny krok. Nie tylko, że jest trzeci w lidze, tylko to, że on gra w piłkę. I ludzie się tam kłócą teraz, że Widzew nazywa się Małym Rakowem, bo kwestie historyczne. My wiemy, Piotruś, że no, nazywanie nas Małym Rakowem, no, to trochę śmieszne, tak, ale Małym Rakowem już, jeżeli chodzi o grę w piłkę Ja nożną. uważam, że to Raków to jest, można przyrównywać do Widzewa, bo też tak z niczego powstało coś. Coś, co no, ma jakieś duże ambicje i dobrze. I tam próbuje walczyć na arenie międzynarodowej i też fajnie. Także no, to chyba w drugą stronę idzie to takie porównywanie. No. Taki, wiesz, to jest tak, Natomiast... można to porównać do Widzewa Jezierskiego z lat 70. Mój świętej pamięci tato, który stawiał altankę panu Jezierskiemu i tam właśnie na tych działkach poznawał tych wszystkich piłkarzy Widzewa, tam się działy cuda, powiem szczerze, mi zawsze opowiadał. O tym i właśnie wtedy w 70-tych latach jaką pamięcie Sobolewskiego powstawał ten wielki pierwszy Widzew i tak dzisiaj można też zobaczyć, że przy Marku No. Świerczewskim powstaje Raków, ale jeżeli ktoś komplementuje Widzew, że jest małym Rakowem, jeżeli chodzi o grę w piłkę, to ja się cieszę z tego, bo Marek Paprzyn zbudował naprawdę świetną kapelę, tylko że no my nie możemy się dzisiaj z nimi porównywać pod względem finansowym, ze względu na to, że oni są w stanie kupić gościa Soresku za 800 tysięcy bodajże euro, a my czekamy, żeby sprzedać kogoś za 800 euro, żeby mieć na ruchy, więc no tu jest taka kwestia, to jest taka różnica troszeczkę na tą chwilę i tu słyszałem, że znowu jakiegoś obrońcę oni ciągną, też grube pieniądze szykują. Sami są też chyba zainteresowani, z tego co wiem, bardzo mocno kupnem naszego Jordiego Sancheza, więc no, no Raków jest dzisiaj w innym miejscu, ale tak naprawdę co nas to interesuje, jak nas dzielą tylko dwa miejsca w tabeli, dzieli nas tylko Legia Warszawa, więc ja nie pękam. No, pewnie. Natomiast wracając właśnie jeszcze do tych naszych piłkarzy, to napiję się trochę grogu, pozwolisz, przyjacielu. Przyjechał, to problem. Zimno na pokładzie czerwonej łodzi podwodnej. Zimne te kajuty. No i twoje. Tak. Tak. Może Maciek wróci z czymś ciepłym za pachuchą. No i tak, tak. Niech weźmie, słuchaj, niech weźmie kod i cztery harnasie. Ojej, musisz pozdrowić serdecznie, jak tam jesteś, mojego serdecznego przyjaciela Walusia, bo to dobry chłopak Pozdrowie, jest, bardzo, bardzo dobry chłopak. Ma, tak, I to Holbe, jest mój jeżeli Holbe spotkasz, to też pozdrów Holbe, bo to też bardzo dobry chłopak jest. Zaraz po tej naszej rozmowie napiszę, że już jest nagrane i pozdrowię i Marcina, i Michała, nie ma problemu. No, wspaniali kibice Widzewa i ludzie, którzy no, to są po prostu ludzie. I to jest najważniejsze, że są właśnie... To są wspaniali... To są charaktery. To są charaktery. Ciepli, mili wspaniali... ludzie. Zawsze chętni do pomocy. Tak. Marcin ogólnie bardzo mądry facet i lubię z nim rozmawiać, bo z nim można o wszystkim. Poprzez jakie krowa daje mleko do polityki, poprzez ocieplenie klimatu. Chyba nie da się nie dziury. Ja już rozmawiałem z Holbą o wszystkim. O, ja mam inne zdanie. Ja pamiętam, jak jeszcze jechałem ze niestety nieżyjącym już Michałem Jozwiakiem w samochodzie i żeśmy rozmawiali długo i namiętnie i żeśmy chcieli Holbę poprosić o to, żeby, no jakie jest jego zdanie. Więc zapytałem się go, i co sądzisz? A on odpowiedział jednym bardzo lakonicznym, właśnie spartańskim słowem: życie. Życie. C'est la vie. Tak. Tak mi powiedział. Także ja Holbę widzę jako takiego twardego kibica Millwall, w odróżnieniu właśnie od ciebie, który tutaj tak już, no, światowy jesteś chłopak, jak ten Arteta i Arsenal.
No właśnie, powiedz jak tutaj, ponieważ no, nasz tutaj rozmówca Sosen jest wielkim fanem też Arsenal Londyn, wielkiego klubu z Londynu, z północy, Finsbury Park, a już dzisiaj już gdzie indziej, taki jest stadion. Powiedz No jak to blisko wygląda, Finsbury, jak ty to widzisz? dalej blisko Finsbury Park, bo na Finsbury Park możesz wysiąść i też dojdziesz sobie tam dokładnie 5-7 minutek do stacji Arsenal i tam dojdziesz. Możesz też Tak. wysiąść na Highbury Sillington. Ja sam często wysiadam, bo lubię tym pareczkiem i już słychać tą atmosferę i już ten zapachy orzeszków i hamburgerów. Na pewno na Arsenalu są najlepsze hamburgery w Anglii, to jak ktoś będzie kiedyś, to polecam. Jak to się stało, że Arsenal? A ja wam powiem, Arsenal dlatego, że ja początki w Anglii miałem różne, bo i lataliśmy na Fulham, i lataliśmy sobie na West Ham, bo blisko mieszkałem, bo wschodni Londyn, więc West Ham Upton Park, magiczny stadion, West uwierzcie mi London, szczerze. oh West London is No. wonderful. I powiem wam, że atmosfera na Upton Park to był kosmos. Ogólnie blisko te trybuny tego boiska przypominał mi to stary stadion Widzewa. Ale syn mówi do mnie, tato, ja kibicuję Arsenalowi i sobie tak odwróciłem sytuację, że mówię, ja nie chcę, tak jak mój tata, że tato kibicuje komuś innemu, a syn, no bo w osiedlu takim, więc mówię, dobra, syneczku, więc ja kocham ten Arsenal, tego Arsena Wengera, Gilberto Silva, Bergkampa, Ian Wrighta i w ogóle to był taki Arsenal tego Wengera z początku to był taki AC Milan lat 90., jak dobrze pamiętasz, z tym Van Bastenem, Hulitem, Rijkaardem, czy Barezim, czy Albertinim i innymi. I on ten Arsenal tak tuch się, tak 2006 rok, i to był narodziny mojego syna, pierwszego syna, 2006 rok. I to był finał Champions League, Barcelona, Arsenal. I Barcelona, która jest no, głęboko w moim serduchu, to zaraz jeszcze tu chwilę dopowiem. Grała z klubem, któremu wiesz, synek jest teraz tym klubem. I tak chcę, tak mówię, komu tutaj kibicować? Z jednej strony bardzo lubię tą Barcelonę. Zaszczepił mnie ojciec tą Barceloną też i mój kuzyn i w ogóle. Arsenal do 73 czy 4 minuty prowadzi 1-0 z czerwoną Ja kartką, słuchaj. postawiłem w tym meczu 50 zł na Arsenal, pamiętam to, jak dziś. I słuchaj, no i później wchodzi ten Belletti, pierwszy czubem strzela Eto, Ronaldinho się cieszy, tańczy sambę, ta Barcelona wygrywa, później mój syn mówi o tym Arsenalu, budujemy z taką swoją rodzinną, wiesz, fantazję czerwono-biało-czerwoną, bo też barwy tutaj dużo zadecydowały, że w sumie to nie musiałem pasiaka zmieniać, szalika, bo czy na Widzew, czy na Arsenal mogę chodzić w pasiaku, tak, wiadomo. Tak. No i zaczęliśmy jeździć na ten Arsenal. Niestety nie udało nam się na Highbury być, na tym starym stadionie, ale odwiedziliśmy tam, teraz jest tam osiedle zbudowane na tam. I West Ham Upton Park też zbudowało osiedle. Byłem na ostatnim meczu właśnie Arsenal West Ham, pożegnanie Upton Park. No i właśnie tak, ten Arsenal się zaczął i tak żeśmy zaczęli chodzić. No i wreszcie w 2011 całą tą otoczkę rodzinną popsuł mój drugi syn. No bo urodził się Borys, no i ktoś mu kupił, jak miał chyba 2 czy 3 lata, strój Manchesteru City, no i właśnie siedzę w jego pokoju, no i jest cały niebieski. No i teraz mam tak, że muszę jeździć na Arsenal, bo sam im kibicuję i ze względu na mojego pierwszego syna i na Manchester City po prostu. Dini, Manchester City, we are the lads who are playing to win. City, tibudibudip, the boys in blue never give in. Ale powiem ci szczerze, że poznałem bardzo dużo angielskich kibiców tych wyjazdowych w Manchesteru City, bo tu wiesz, chodziły takie słuchy, że City to nie ma kibiców i itp. To są znakomici ludzie, naprawdę, bardzo weseli. Ostatnio byliśmy też na wyjeździe na West Ham United, na tym nowym olimpijskim stadionie, gdzie zameldowało się 5 tysięcy City kibiców. I tu pozdrawiam Szczenę. No bo to on wszystko organizuje, on założył ten cały fan klub Polish Blues, który jest znany w Anglii. Chłopak z... Komu on kibicuje? Chyba Odrze Włodzisław w Polsce. Ale znany kibicowski wariat. Jeszcze na mecze reprezentacyjne jeździł za dawnych, dawnych czas, lata 90.
Więc no, pojechaliśmy i to 5 tysięcy. Zobaczyłem, jak zagłusza 60 tysięcy piknikowych kibiców West Hamu. Po 2-0, po strzale Haalanda, 84, 3 minuta. Oni wychodzą ze stadionu. City się bawi w sektorze. No i kiedyś zdradzę taką tajemnicę. Mówię, napisałem właśnie do Michała. Mówię, słuchaj, jadę na City. Mówię, chcesz bilety? Mówię, pojedzie z nami, zobaczysz, jak oni się bawią i kibicują. I później po meczu razem stwierdziliśmy, że ekipa wyjazdowa, bo to jest zupełnie inna ekipa też w domu, ale w domowych meczach, chociaż już teraz tam zrobili taki typowy sektor, wycięli krzesełka, tam zaczyna się taki już starszy dropik, jak był na Main Road. I tam są tacy kibice zwariowani, ci powiem szczerze, naprawdę. Ale oni dają radę. I tu właśnie obaliłem mit, że City nie ma kibiców. No to z Arsenalem jeżdżę też. I to jest zupełnie też inne kibicowanie. Ale powiem szczerze, że jakbym miał tak porównać ekipy, no to Arsenal kibicowsko no to jest no potężniejszy od City dużo. Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o sam poziom sportowy, infrastrukturalny i w ogóle, no to City jest. Ja powiem wam, jak zobaczyłem pierwszy raz kampus niebieski na City, stadion z przejściem, rampę do akademii i wszystko, to mówię, Boże, wylądowałem na jakiejś innej planecie. To jest coś niesamowitego, naprawdę. To robi takie wrażenie, tak kosmicznie to wygląda, że to jest po prostu sztos. I pozdrawiamy Kamila Krajewskiego, naszego serdecznego koleżkę, Oczywiście, który jest jak City najbardziej. też fanem. Z Tak. Włocławka I też. on. Tak, z Włocławka, kibol naszego Widzewa. Zajechałem tam ostatnio do niego. Słuchaj, jak mi powymował zeszyty, to płakałem północy. Ludzie, wycinek z gazet, wszystkiego. Ten to dopiero wariat nie ma. Kartki z kalendarza. O Boże, jego trzeba tu przyprowadzić do audycji. Powiem ci szczerze, on jeden zeszyt przeczytał, to byś miał tu pół historii Widzewa zrobione. Jego synek marzy o tym, żeby zagrać w City i ja mu kibicuję i mam nadzieję. Poproszę, żeby wziął te wszystkie swoje zeszyty i przyjechał na mecz z Wisłą Płock. To popłyniemy statkiem z Włocławka, wprawdzie pod prąd, ale popłyniemy do Płocka. A wcześniej obejrzymy sobie zeszyty i się jakiegoś kujawiaka tam napijemy u niego. Wiesz co, kiedyś jak się wyjeżdżało w górną część Polski na wyjazdy, to zawsze się w Płocku człowiek zatrzymywał. Pamiętasz te tematy? Prawda. Ja pamiętam, oczywiście pamiętam, jak z Włodkiem i z Tomkiem Gawryńskim jechaliśmy na mecz z Radomskiem do Płocka, tworząc niesamowitą piosenkę na melodię Come on you boys in green. Śpiewaliśmy do boju Łodzianie, dziś Widzew gra swój bardzo ważny mecz. No Mecz, i tak jest. rzeczywiście, no, mieliśmy zgodę z Petrą, wtedy było fajnie, było miło. Było tak. No. Ja akurat pierwszy mój wyjazd akurat miałem do Olsztyna i też przez ten Płock się jechaliśmy. I właśnie wtedy w tym Olsztynie to był taki wyjazd, którego nigdy w życiu nie zapomnę, bo świętej pamięci Jarecki, później Przemaz mi to opowiada, bo ja po latach myślałem, że to jego ślub był, bo on był w garniturze na tym meczu. Mówię, co tu chłop robi w garniturze, wiesz, na meczu w Olsztynie. No i ja myślałem, że on miał swój ślub, bo tam ktoś tam mówił, że on z wesela uciekł czy coś tam. No, to tam był świadkiem u kogoś. I to jest to, że Widzew, słuchajcie, Widzew to jest jednak klub, któremu nie przeszkadzało. Gościu na weselu był, z wesela uciekł i w tym brązowym garniturze przyjechał, zameldował się w Olsztynie wtedy, więc takie są Prawda. historie. Te Jarecki to historie naprawdę są. kawał niezłego, że tak powiem, no. Faceta, fajny, fajny kolega. Tylko Wariata, szkoda, że wariata. go nie ma. Tak, wariata, oczywiście. No właśnie to, wiesz czego mi No. brakuje jeszcze, widzę, wiesz, że ci przerwę, brakuje mi piekiełka na pewno, bo Darka Grubego. tam był, tak, Darek. I tam poznałem ikonę też kibicowską, wiesz, z którą się trzymam do dzisiaj. I dużo z nim piszę i dzwonimy do siebie, czyli Tomka Kaczmarka, studenta. Którego mogłem poznać tylko ze względu na to, że pracowałem z jego bratem, miałem praktyki wtedy, bo. Myślałem, że Mariusza Muchę, który też tam był częstym gościem. Też, 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 też. Nie, ale to było wcześniej, bo tu się zapisywał człowiek na wyjazdy w tym kiosku. Wtedy to już to było tego, ale ja miałem praktyki w Wędzące,
zaraz za stacją Łódź Widzew. To była taka masarnia, gdzie mój szef był sponsorem Widzewa wtedy. Wędzonka był taki napis pod masztami na białej plandece Wędzonka, wiesz? I oni nam dawali bilety. Jak dobrze pracowaliśmy, no to jeździliśmy. No i właśnie Tomka brat był moim, jak to się mówi, majster taki, nie? Majster? Brygadzista, wiesz? Paweł. Tak. Ty wiesz, który Paweł Kaszmarek. No pewnie. No i tam właśnie... Impek, No, impek. Pimpek, o właśnie, Pimpek. No i Pimpek właśnie z Tomkiem, no, nam się spotykaliśmy z chłopakami z Czerwonego Osiedla jeszcze wtedy, z Maćkiem, z Darkiem. I tam żeśmy, wiesz, ćwiertunia na kolejce przed stacją Łódź Widzew, jeszcze przed piekiełkiem, później piekiełko, browarek, no i na stadion. No i na tym stadionie często jedliśmy kiełbasę, kaszankę pieczoną. No i kiedyś poszedł z nami taki Wiesław Czołczyński, on się nazywał. To był nasz szef zmiany, brygadzista, mistrz produkcji. On miał pełno takich koronet, takich, wiesz, tytułów. No i ja tą kiełbachę rąbę, on do mnie mówi tak. Wiesz co, mówi Łukasz, powiem ci jedną rzecz. Masz w masarni świeże, zrobione dopiero tego, to nie zjadłeś, ale na stadion przyszłeś i Bóg wie, ile ta kiełbasa ma tutaj tygodni i ją żresz. Ja mówię, no żre, bo głodny jestem, bo tutaj, wiesz, była ćwiartka, było piwko, no to człowiek zgłodniał. No i wtedy, nie wiem jak ty, ale wtedy w tamtych czasach się wnosiło wódeczkę na stadion, tak? No i my mieliśmy tą możliwość, że mieliśmy osłonki od kiełbasy szynkowej czy od jakiejś krakowskiej i spirytusik się lało właśnie w tą osłonkę i jakiś tam karton i wiesz, i tak się spędzało właśnie mecze na Widzewie, gdzie była jeszcze taka grupa, w ogóle nie wiem, co się z nią dzieje, może ty mi powiesz, ale była kiedyś na Widzewie grupa taka na sektorze dzisiaj C, wtedy to było E, maszty, flagi, różnie to ludzie na to mówili, grupa To i Owo. Pamiętasz taką grupę? Nie. A, nie, nie to pamiętam, właśnie takie, bo tak? Wtedy, ja wtedy pewnie w takich czapeczkach siedzieli To i Owo, takie żartowni się, wiesz. Zawsze tam, jak nie ze sędziego, to z jakiegoś tam piłkarza. Najbardziej mieli jajca kiedyś, jak przyjechał Jachaja, chyba on się nazywał, z GKS-u Katowice. I z niego tam właśnie. Z niego sobie tam żartowali, pamiętam. No, ale takie wesołe chłopaki. Kiedy kogoś Pabla ostatnio pytałem, mówi, że kojarzył ich. Takie czarne czapeczki mieli. Oni chyba pracowali w tym, wiesz, dlaczego To i Owo? Bo to w tej ta gazeta, ten program, te programy, co wychodziło. Oni właśnie w takich czapeczkach tam siedzieli. Takie śmiechy, śmieszki z grywusy, wiesz. I właśnie tam zawsze mieliśmy koło nich te bilety od tego naszego szefa, a na mecz z Fiorentiną, gdzie przyjechały no same gwiazdy z Ciezą po raz kolejny. Dostaliśmy pierwszy raz bilety na sektor A9. Wtedy to był jedyny zadaszony sektor Widzewa, więc no to mówię, historii to jest tutaj na 6-7 godzin gadania, Piotr. Ja nie wiem, czy ty masz tyle czasu. No niestety nie, ale wiesz co, Sosen, powiem ci, że fajnie się gada i jeżeli kiedyś jeszcze będziesz miał chęć, to no, my cię tutaj chętnie wciągniemy na nasz pokład z Maćkiem, który jest jeszcze fajniejszym tutaj, że tak powiem, prowadzącym, no bo a godzinę na live to mi wystarczy, bo więcej, później, wiesz, jest więcej różnie. Pije, także jest bardziej tak, jest bardziej wygadany. Sobie omówiliśmy Widzew, omówiliśmy trochę kadry, omówiliśmy starszy Widzew, ten Widzew teraźniejszy. Więc no, ja powiem szczerze, powiem takie że... dwie rzeczy z mojego takiego jeszcze angielskiego doświadczenia. To mój pierwszy mecz, na jakim byłem w życiu, to był mecz Arsenal London Sheffield United, Sheffield Wednesday, sorry. I to była wtedy drużyna, którą prowadził Georgie Graham, Red and White Army. Także tam grali no praktycznie wtedy wszyscy ci, którzy są legendami tego klubu, czyli i Paul Merson, i Ian Wright, i no, słynny bramkarz Seaman, i Lee Dixon, i Keon, i no i tak dalej mógłbym wymieniać. Także no niesamowita jedenastka. A Sheffield United, Sheffield Wednesday, to też była taka wtedy fajna drużyna, która grała w pucharze UEFA. Tam grał m.in. Darra,
taki super piłkarz. Grał chyba Chris Waddle u nich też. Także no, było na co popatrzeć. Śmieszny był ten mecz, bo no, to były w ogóle trybuny stojące, także ja stałem za bramką Simana. Siman grał jeden z pierwszych chyba meczy w ogóle w swojej historii, jeżeli chodzi o Arsenal, więc się odwracał i tam cały czas gadał z kibicami. A po drugiej stronie była przebudowa stadionu i byli kibice namalowani i Arsenal nie mógł nigdy w bramki strzelić na tamtą stronę. Miałem też taką okazję przyjeżdżać na Brixton z północnego Londynu, żeby oglądać mecze City i tam właśnie w Commercial Pubie się spotykali kibice City, którzy pracowali w Londynie. No i tam wśród nich byłem też i ja. Więc siedział obok mnie chłopak, który pracował dla takiej firmy Lonely Planet, który był Londyńczykiem i myślał, że jest, tak o sobie miał takie zdanie, że jest największym hitem, jeżeli chodzi o kibiców City, no bo to byli zawsze ludzie z Manchesteru, a on był z Londynu. To, ale jak się dowiedział, że ja jestem z Łodzi, z Polski, no to powiedział, kurde chłopie, wygrałeś. No. I tak jest do dziś, bo ja ci powiem szczerze, że dużo jest naprawdę, uwierzcie mi szczerze, bo tej fali emigracji od 2004 roku, no jest bardzo dużo chłopaków utożsamia się z klubami angielskimi. Ostatnio też się dowiedziałem, że cały doping na Crystal Palace prowadzą chłopaki z Rakowa Częstochowa. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale taką dostałem informację. Jak dobrze wiesz, Selhurst Park to jest jeden stadion, który naprawdę żyje w Anglii i tam jest doping. Mega, starszy stadion, pięknie ułożony, lubię tam być, powiem szczerze, i uwierzcie mi szczerze, że grają. Blues, czyli Manchester City, Czerwone Diabły też mają swój fanklub, Liverpool również, Tottenham ma polski fanklub, Chelsea ma polski fanklub i to naprawdę dość spory, Arsenalu flaga polska też wisi, więc no jest tych akcentów. Millwall też jest, tam paru chłopców od nas chodzi, nawet od nas z Widzewa, więc West Ham też jest duża ilość kibiców, więc to każdy klub ma też naszych kibiców, więc... Ale nic nie przebije wyboru Piotrka Ciepłoty, którego pozdrawiam, i jego Luton Town. Oh my God. Także... Pozdrawiamy. Oczywiście, żaden Millpool. Ale słuchaj, może niech on się odezwie do mnie, bo ja jeszcze na Luton Town nie byłem, a tam w sumie w futbolodzie by mi się chociaż stadion odliczył, bo tych stadionów jest już sporo, ale na Luton Town jeszcze nie miałem okazji być, może kiedyś Arsenal albo City nie coś wy... jego opowieści, jak był na wyjeździe w Cardiff w Walii i szedł z tymi chłopakami z Luton. I taka dziewczynka stała przy płocie i mówi do niego fucking English bastard. Tak, no właśnie. To jest, no każdy sobie chyba może przetłumaczyć, co to znaczy, więc my nie będziemy tutaj się bawić w tłumaczy. Piotrze, no dziękuję ci, przyniosłeś mnie w czasie. To chyba nie była łódź podwodna, tylko jakaś maszyna, która przyniosła w czasie do lat 90. poprzez czasy teraźniejsze, więc no bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Jak będziesz chciał kiedyś jeszcze pogadać, po mojej stronie, także bardzo chętnie. To dzwoń z Maćkiem, będziemy wspominać, skupimy się bardziej na tych sprawach Widzewa, bo tutaj mówiliśmy też Anglię, ale Anglia to jest kolebka piłki nożnej. Uwierzcie mi szczerze, że jeździ się po świecie, wszędzie, ale patrząc, co tu się dzieje, nawet lokalnie, jak idę lokalnie teraz w mieście, gdzie mieszkam, no ja to jak ten blaszek biją, tak. to jest atmosfera. Ja ci jeszcze zaśpiewam na koniec piosenkę, żebyś miał co nucić bardzo na proste. Noc. Żodi, Lune, Zrawas i Pawłowski u nas w Łodzi gra w barwach Widzewa. Super, banda niedźwiedzia. Znam to. Jest to jakiś wariat, czasami mi się nagrywa na Messengera. I po prostu znam te piosenki, znam, uczę się ich. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, kolego. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, trzymajmy kciuki za Widzew. Słuchajcie, trzymajmy kciuki za Widzew i kibicujmy im
Jesteśmy naprawdę najlepszą społecznością w Polsce. Nie ma takiej atmosfery, jak już poderwano. Na ostatnim meczu Radomiaka mój syn zaczął skakać na VIP-ach. No to nogi mi się ugięły, oczy szklanki i mówię, mam go. Mam go w tych barwach i wczoraj do mnie mówi, tata, jak będziesz bukował Polskę na Widzew, jadę z tobą. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Pozdrawiam twojego syna podwójnie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Who are playing to win. No, na razie, cześć. Exactly. Do hej, hej. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.